Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam moją przerwę obiadową i stwierdziłem, że chcę wykorzystać ten czas na nagranie dzisiejszego vloga. Tego, które zobaczycie właśnie jak co wtorek, omawiając jakiś temat. A dzisiaj będę mówił o tym, jak my już jesteśmy rok z naszym Karimem, bo właśnie skończył 10 kwietnia roczek. Chciałem co nieco o tym opowiedzieć i zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy film. Za mną tam przejechała ciężarówka, kierowca Wiorel, bo tak miał napisane taką tabliczkę ze swoim imieniem na szybie. Zatrąbił na mnie, chyba pozdrawiając moją osobę. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że Bukareszt to jest bardzo mało przyjazne miasto, miejsce do tego, żeby była cisza, żeby gdzieś pójść i żeby nagrywać w spokoju. Nawet w parku Tineretul, w którym byłem, to ciężko jest znaleźć taki moment, żeby coś się nie działo, co mogłoby rozpraszać i przeszkadzać w nagrywaniu tych filmów. Ale trudno, jest jak jest. Są to naturalne odgłosy miasta, jakim jest właśnie Bukareszt, czy też jego przedmieścia Popeștilor, i w takich muszę po prostu nagrywać ten dzisiejszy film. Chciałem się skupić nad tym, żeby powiedzieć, jakie są moje przemyślenia po tym, jak już Karim jest z nami ponad rok czasu, tak? Urodził się 10 kwietnia 2023 roku. Teraz 10 kwietnia 2024 obchodził pierwsze urodziny. Zorganizowaliśmy mu przyjęcie urodzinowe, takie, gdzie zaprosiliśmy czy to znajomych, czy najbliższą rodzinę. Przyjechali rodzice Anny, przyjechały siostry, jedna siostra z chłopakiem, Nicoleta, tak, z Gabrielem. No jeszcze była koleżanka Katalina, z którą ona zna się od dzieciństwa, razem z Denisą, tak. Znają Katalinę, koleżanka z sąsiedztwa. Ona była ze swoim chłopakiem Bogdanem. No i co więcej? No i tak, w takim gronie, a jeszcze była moja przyjaciółka Marta z Mariuszem i tak wspólnie spędziliśmy po prostu czas, to było no wczoraj, tak, bo to była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek, jak nagrywam ten vlog. Pierwsze urodziny, obchodziliśmy, tak. Nie, to nie znaczy, że tak będzie zawsze, to nie znaczy, że tak będzie po prostu teraz co rok tak organizowane, ale po prostu jako pierwsze, wyjątkowe, w ten sposób zdecydowaliśmy się je obchodzić. Ale to chciałem tylko wspomnieć o tym, że w ogóle tak je obchodziliśmy, że tak je celebrowaliśmy. Będzie vlog, który pojawi się w sobotę. Nagrywałem, jak to było właśnie w restauracji, i w ogóle vlog z całego weekendu. Także na ten film już Was zapraszam, który pojawi się w sobotę. Ale dzisiaj chciałem tak podyskutować i powiedzieć o takich swoich przemyśleniach, jak to jest właśnie mieć takiego małego dzidzia, jakim jest Karim. Tak? I na początku, nie wiem, ja mówiłem to już w któryś vlogach, tak, czy to na tym kanale, czy na tamtym, my zdecydowaliśmy się, że Anna będzie rodziła w Konstanca. Wybraliśmy właśnie taki szpital, w którym mogliśmy, że tak powiem, doświadczyć takich usług, jakich sobie wybraliśmy. Ujmę to w ten sposób. A resztę, no to nie będę raczej tutaj komentował. Po prostu chcieliśmy tak i tak wybraliśmy. I to już nie podlega jakiejś tam większej dyskusji. Zdecydowaliśmy się właśnie tam, Konstanca. Karim się urodził nad morzem. Ja teraz nieraz wspominam i mówię tak żartując do Anny, że Karim to jest tak jak taki nimf. Mamy odpowiednik nimfa. On jest jak taki nimf, nie wiem czy można tak powiedzieć, który wyszedł z bryzy morskiej i się urodził po prostu w Konstanca. Ja tak czasami żartuję, tak, ale i tak po prostu mówię, ale on wtedy, przynieśliśmy go tam do tego mieszkania, to było mieszkanie, które wynajęliśmy na miesiąc czasu, właśnie tam przebywając w Konstanca. Cała historia tego, jak on miał się w ogóle urodzić, ja jeszcze zaczynałem pracę w telewizorni, gdzie byłem na takim okresie szkolenia i tak dalej, także to było w ogóle gdzieś wszystko stresujące, bo raz, że straciłem jedną pracę, gdzie pracowałem z Martą, z Michałem i jeszcze paroma osobami, jak Ania, tak, z którą nagrywałem na tamtym kanale vlogi. I co? I tracąc pracę, wtedy szukałem tej pracy, tak, no, można powiedzieć, na szybkiego. Wziąłem, co było, jak to się mówi, pod ręką,
No bo człowiek ma po prostu poczucie tego odpowiedzialności, że budżet musi się zgadzać co miesiąc. No i co? I zacząłem pracę w telewizorni. Wtedy to szkolenie, tak, dużo rzeczy się działo, duże były zmiany. Właśnie wtedy w takim okresie urodził się Karim. Ja o tym wszystkim mówię, bo to są ważne życiowe rzeczy, które zazębiają się, które działy się w tym właśnie czasie. I właśnie moja zmiana pracy, to, że utraciłem poprzednią pracę, to wszystko miało też duży wpływ na to, jak nasze życie wyglądało. No bo jakby mogło też wyglądać, gdybym na przykład nie miał tej pracy. YouTube nie jest źródłem dochodu, z którego można się utrzymać. No i po prostu było jak było. My mieszkając tam ten miesiąc w Konstanca, utrzymując dwa mieszkania przez jeden miesiąc, bo z tego, gdzie tutaj mieszkamy, w Popeszcile Ordenii nie zrezygnowaliśmy, no to muszę powiedzieć, że pierwsze te właśnie chwile, jak Karim się urodził, jak my tam byliśmy nad morzem, bardzo dobrze nam to wszystkim zrobiło. Ja nawet teraz z takim sentymentem podchodzę do tego Konstanca. Wiecie dobrze, że ja nie lubię Bukaresztu, że jestem zmęczony tym miejscem. Konstanca byłoby na pewno o wiele lepszym miejscem do tego, żeby mieszkać, ale na razie nie ma mowy o przeprowadzce, jest jak jest. Będzie jakiś temat podjęty, to jeżeli coś się wydarzy, to oczywiście poinformuję na filmie na YouTubie. Na razie nic się takiego nie wydarzyło, ale wspominam dobrze właśnie, jak to było nad morzem. Mieszkaliśmy blisko plaży, także mieliśmy naprawdę blisko do tej plaży, żeby przejść. Widać było właściwie też z balkonu morze, jak tak się człowiek wychylił trochę w prawą stronę, to było widać tą plażę z daleka, także super miejsce, super klimat i bardzo nam to wszystko służyło. A ja stąd uciekam, bo tu znowu jakieś remonty, tam już będzie główna ulica i muszę przejść kawałek, żeby było troszkę zaciszniej. Pierwsze chwile spędzone z Karimem były oczywiście wyjątkowe i trudne. Nikt nam nie dał żadnej instrukcji obsługi, jak postępować z takim małym dzidziem. Musieliśmy się wszystkiego nauczyć, do pewnych rzeczy się przyzwyczaić. Na początku też przyjeżdżała tam do nas teściowa, mama Anny, także pomagała. Później też przyjeżdżała tutaj do Bukaresztu. Już zaprzestała przyjeżdżania, tak, ponieważ znalazła pracę. Jak ja to mówię, znalazła pracę swoich marzeń, ponieważ jako osoba bardzo religijna, która lubi chodzić do kościoła, znalazła pracę właśnie w kościele. Jako taka pomoc i w kościele różne rzeczy tam zaaranżować, przygotować do mszy, różnych mszy, czy to w niedzielę, czy nie wiem, w sobotę, czy są, czasami może jak są jakieś weselne, ślubne mszy i tak dalej, czy też śpiewać w chórze kościelnym. Zadanie, praca marzeń, jak ja to mówię, no bo ona związana z kościołem. Jak tak znalazła, teraz się w tym spełnia, no to po prostu już do nas nie przyjeżdża, radzimy sobie sami. Zresztą Karim jest już na tyle większy, na tyle duży, pewne rzeczy trzeba go przyzwyczajać, będzie musiał iść też do jakiegoś przedszkola, zobaczymy jak to będzie, jakie przedszkole, gdzie i tak dalej. O tym na razie za wcześnie, żeby mówić, musi mieć skończone 2 latka, żeby pójść do przedszkola albo do żłobka jeszcze, tak, bo zobaczymy jak to będzie. A nie, się kończy urlop ten macierzyński w styczniu 2025 roku, także jeszcze jest trochę czasu. No i musimy zobaczyć, co się do tego momentu wydarzy. Ja użyję teraz takiego określenia, pewnie chyba to zacytuję gdzieś w tytule tego filmu, że pierwsze 3 miesiące to były takie wyjęte trochę z życia, bo to był najgorszy gdzieś tam taki czas, żeby się do wszystkiego przyzwyczaić. Karim bardzo dużo wstawał wtedy w nocy, tak? No bo co 2 godziny wstawał, żeby po prostu zjeść. Jadł. Na początku dawaliśmy mu też jeszcze to mleko, takie trochę, to takie w pudrze, tak? Kupowaliśmy tam 2 rodzaje tego mleka, raz Nestle. Później jak stwierdziliśmy, że to Nestle nie jest zdrowe, to wybraliśmy jakieś inne. Ale szybko gdzieś od tego odbiegliśmy, także on dużo nie był karmiony tym takim mlekiem modyfikowanym i ssał naturalnie od mamy, od Anny, tak? No, także on dalej jeszcze jest karmiony piersią, mimo że ma rok skończony, ale trzeba będzie za jakiś niedługi okres czasu przestać go po prostu odzwyczajać.
znaczy trzeba będzie zacząć go odzwyczajać, żeby już po prostu też może to trochę skończyć, z racji tego, że nawet może być później problem, jak on pójdzie właśnie do tego jakiegoś żłobka czy przedszkola, no tam już nie będzie Anny, Anna będzie w pracy, tak, więc nie będzie cyca. Trzeba będzie go po prostu uczyć, żeby zaprzestać tego pomału. No, co ciekawe, to nie używamy już cumla w dzień. On jeszcze w nocy tak trochę, czasami sobie tak possa, zanim zaśnie tego cumla, a później już wypluje i śpi i już go nie obchodzi nic. To jest tylko taki usypiacz jeszcze na chwilę, na parę minut, tak, i ten, ale też trzeba będzie mu to wyprowadzić go z tego, tak, żeby zakończył też z tym cumlem. No, rozwija się, tak. Mnie się wydaje, że chłopcy mimo wszystko rozwijają się o wiele wolniej niż dziewczynki. Dziewczynki są bardziej takie, jakby to powiedzieć, szybciej robią się samodzielne, szybciej dojrzewają. A chłopcy, no to tak wolniej. Karim jest bardzo przywiązany do Anny. Ktoś tam pisał mi ostatnio komentarz, chyba Ewa Lisowska właśnie, albo Renę Pszczoła, nie wiem. One obydwie lubią komentować i pisały mi to na drugim kanale, że Karim bardziej wesoły przy Ani i tak dalej. Ja nie ukrywam tego, że jak przybywa z Aną większość tego czasu, no to po prostu jest do niej bardziej przywiązany. Czasami nawet jak weźmie go ktoś inny na ręce, to on już będzie płakał. Już mu się będzie cliło, że on chce iść do Anny, a nie chce z kimś zostać. I to nie dotyczy się tylko w jakiś sposób wyjątkowo mojej osoby, tylko on jest tak, taki mamin synuś. W ogóle też tak, moim zdaniem, to synowie są zawsze gdzieś tam bardziej, mają takie relacje z mamami lepsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tak, może jest to stereotyp, może nie, ale ja tak myślę, tak. Już kiedyś też wspominałem coś na ten temat, że na przykład ja mam inne relacje z moją mamą, a inne z moim tatą. Nie znaczy, że mam złe z którymkolwiek z nich, ale po prostu, no nie wiem, inne są ze względu właśnie, że to jest mama, że to jest tata. I tak samo Karim ma inne relacje właśnie z Aną, a inne ma może ze mną. No i tak to wygląda, tak? To przecież jak ja chodzę z nim też, jak nieraz filmuje te ujęcia, widzicie, czy coś na slow motion, jak on się uśmiecha wtedy. Przecież on wtedy był ze mną, tak? Więc pisząc mi też takie komentarze, że on się nie uśmiecha, że nie wiem, że jest może smutny czy coś, to są wyssane z palca. Można tak sobie wziąć palca i tak sobie wyssać i wtedy sobie takie Eweli, takie Lisowskie czy Renę Pszczoła wysysają z palca i piszą takie rzeczy w komentarzach. Nie wiem, która to napisała. Już nie pamiętam, nie ma to jakiegoś znaczenia, ale to są osoby, które zawsze krytykują. Cokolwiek bym nie zrobił, cokolwiek bym nie pokazał w moim vlogu, to będą krytykować. Póki mnie nie obrażają, to mogą sobie pisać komentarze, tak? Mi to nie przeszkadza. Tylko że to jest tak, że wiecie co, ktoś może stanąć na rzęsach, robić akrobację i jeszcze żonglować czteroma piłkami na przykład, albo kalafiorami i to i tak nie będzie robiło żadnego wrażenia, więc ja nie robię wrażenia na pewnych osobach, nagrywając te filmy i zdaję sobie z tego sprawę, tak? No i tak już jest, było i po prostu będzie i trzeba do tego przywyknąć i się z tym oswoić. Ja już się oswoiłem dawno i wiem, że tak jest i takie są po prostu prawa bytu i bycia też osobą medialną i pokazywania siebie czy też swojego życia właśnie na YouTubie i w internecie. Robię ostatnio też film właśnie w tej kwestii, jak to jest z Karimem, czy powinien się pokazywać na filmach. Pojawiały się właśnie komentarze takie zróżnicowane, gdzie tak się spodziewałem, że będą głosy za i będą głosy przeciw. Ja już się wtedy w tamtej kwestii wypowiedziałem i reasumując to, mój przekaz był taki, że jak ktoś chce, to niech to robi, jak ktoś nie chce, to po prostu niech tego nie robi i można to streścić ogólnie w dwóch zdaniach w ten sposób. Także ogólnie rzecz biorąc, te pierwsze początki były naprawdę ciężkie. Tak już chciałem jeszcze do tego nawiązać, jak mówiłem. Ale na przestrzeni całego roku, jak widzę, jak Karim się rozwija, jak też ewoluuje z pewnymi rzeczami, jak mu te zęby się pojawią, chociaż jeszcze nie wszystkie. Najbardziej to mu widać, te takie dwa na dole, na przodzie, co nieraz widzicie, jak się uśmiecha właśnie i ten,
Po prostu wolniej się rozwija, tak gdzieś wolniej. Wydaje mi się, że niektóre dzieci to już dawno mają wszystkie zęby, on jeszcze nie. Przez to też może czasami jest marudny, bo mu się przebijają te zęby gdzieś tam, bo się ślini jeszcze, jak taki buldożek francuski. No i co? I tak jest, no. To jest dziecko, no i po prostu chcemy go wychować jak najlepiej tylko potrafimy. Zaoferować mu to, co jesteśmy mu w stanie zaoferować, aczkolwiek trzeba by zrobić też jeszcze może gdzieś taki film, taki odcinek, podyskutować o tym, co jest w obowiązkach tak de facto rodzica. Bo dzieci się teraz tak nauczyły i w ogóle rodzice tak uważam, że dzieci tak nauczyły i tak zepsuły. I teraz to jest tak, że wszystko musi być, tak, że ciuchy, że modne, że ten, że markowe, że muszą być wakacje, albo przynajmniej raz do roku, albo dwa razy do roku. Inaczej to wszystko wyglądało też. Ja nie mówię, że ja tego nie miałem. Inaczej to wyglądało, jak ja byłem dzieckiem, powiem w ten sposób. Nie było też wielu rzeczy. Jak dostawaliśmy jakieś ubrania z Ameryki od mojej babci, to wtedy mieliśmy. Nie było tak, że do sklepu, że się idzie i Zara Kids, jakieś C&A dla dzieci, H&M dla dzieci, różne inne sklepy, tak? I że tyle jest wszystkiego. Inaczej to wyglądało. Innymi rzeczami się cieszyliśmy. Nie było też tych telefonów, nie było wszystko tak rozwinięte technologicznie i mieliśmy inne dzieciństwo. Ja uważam, że moje dzieciństwo było na pewno szczęśliwsze niż na przykład dzieciństwo, które ma teraz Karim, bo tak jak mówię, inaczej to funkcjonowało. My byliśmy bardziej takimi dziećmi ulicy. Cały czas byliśmy, przebywaliśmy na zewnątrz. Jak ja to mówię po krakowsku, na polu. Szło się na pole i myśmy na tym polu spędzali cały dzień czas. Czy to na podwórku, w obskurnej kamienicy, w której mieszkaliśmy przez 4 lata. 4 lata? Nie, więcej lat. 14 lat. Wprowadziliśmy się tam, jak ja miałem 4 lata. To się pomyliłem. I tak to wyglądało. Inaczej było. Jeździło się też na wakacje, bo nie jeździliśmy w sumie co roku zawsze. Nie było tak, że nie jeździliśmy, ale jak nie jechaliśmy w jakieś miejsce, jak to się mówi teraz, fancy, bo wszyscy muszą jechać, bo gdzieś Chorwacja, bo ten, zadłużyć się, wziąć kredyt, jechać nad Polskie Morze, gdzie jest drożej niż za granicą. Wtedy jechaliśmy na wieś, w Świętokrzyskie i 2 miesiące tam siedzieliśmy do ostatniego dnia wakacji. Ja czasami to wracaliśmy, a na drugi dzień się szło do rozpoczęcia roku szkolnego. I tak pamiętam, że tak było. I człowiek się cieszył tym i teraz doceniam to, jak to było właśnie wtedy. I staram się też, mimo tego, jak świat się zmienił, jak to wszystko poszło do przodu, to okej, może Anna jest młodsza ode mnie, okej, to jeszcze inaczej też, ale wychowała się na wsi też. Wychowała się, można powiedzieć, biednie, tak, bo wcześniej jej rodzice inaczej funkcjonowali też. To jest w ogóle inny też temat na innego vloga. Wtedy mieli po prostu mniej, tak? Mniej. Teraz radzą sobie lepiej finansowo i w ogóle. Nie zawsze też tak było. Różne rzeczy się zmieniają w życiu. Człowiek ma jakieś etapy. Raz lepiej, raz gorzej, prawda? I wtedy Anna wychowała się, można powiedzieć, podobnie, w podobnym stylu, może jak ja się wychowałem. Ja nie twierdzę, że w biedzie, bo nie mogę tak powiedzieć. Zgrzeszyłbym, mówiąc w ten sposób. Ale wychowałem się właśnie tak, że ten świat był inaczej przystosowany, że wszystko inaczej wyglądało, że nie było właśnie tego wszystkiego. I uważam, że przez to mogę się czuć szczęśliwszy, bo mogę docenić teraz pewne rzeczy, które się ma teraz. I chciałbym, żeby Karim docenił też pewne rzeczy, jak będzie po prostu starszy. Żeby nie było tak, że wszystko łatwo przyjdzie, że będzie nowy iPhone, bo wszyscy w Rumunii muszą mieć nowego iPhone'a. Nie, nie będzie nowego iPhone'a. Będzie taki telefon, jaki ma być w danym momencie, na jaki będzie budżet. A nie będziemy się zapożyczać i brać kredytu, żeby, albo nie wiem co robić jeszcze, żeby kupić najnowszego iPhone'a. Nie. Właśnie o to chodzi, żeby docenić to, co się ma, żeby w ten sposób wychowywać dziecko. Nie wiem. Takie jest moje gdzieś zdanie. Oczywiście ile głosów, tyle opinii, jak to się mówi, tak? Co jeszcze można powiedzieć na przestrzeni tego roku, bo
nad tym chciałem się skupić, tak, w tym dzisiejszym odcinku, to to jest na pewno to, że teraz wydaje mi się, że już jest łatwiej i ja tak wychodzę z takiego założenia, że jak Karim w ogóle zacznie coś chodzić, może nie te pierwsze kroki, tak, teraz jeszcze próbuję, już na pewno wstaję, sam się boję jeszcze przejść, ale myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch i on zacznie już chodzić, no ale będzie się pewnie wywracał, trzeba by... No i słuchajcie, przerwało mi, nawet nie wiem w którym momencie, ale chciałem powiedzieć, bo mi się kamera zagrzała do mojego mówienia. Takie są wady tych kamer, przegrzewają się czasem. Ale co, zacząłem mówić i doszedłem do takiej gdzieś konkluzji, że całkiem inaczej to będzie, jak Karim nauczy się chodzić. Na razie robi te pierwsze gdzieś tam kroki, próbuje wstawać, tak, ale jeszcze to nie jest samodzielne. Ale w momencie, jak on już nie będzie się wywracał, gdzieś tam zaliczał tak zwanej przysłowiowej gleby i to przejdzie kolejny etap, który jest trudny dla niego, trudny będzie też dla nas, to myślę, że już będzie później o wiele łatwiej z różnymi innymi rzeczami. Kolejnym gdzieś etapem będzie to, jak zacznie się uczyć mówić i tak dalej, można by tu wymieniać, co go jeszcze czeka, jakie etapy rozwoju na jego ścieżce życiowej, tak, jakkolwiek to brzmi. No i ten, ale cały ten rok taki, który przeżyliśmy razem wspólnie, no był na pewno emocjonujący, był na pewno, może nie był łatwy, ale daliśmy radę, tak, daliśmy radę, jesteśmy pozytywnie, optymistycznie nastawieni do tego, co będzie. No i jeszcze tam mówię w kwestii tego wychowania, że chciałbym, żeby po prostu mówiłem o iPhone'ach, o jakichś innych rzeczach, że to nie jest tak, że właśnie Karim musi mieć to wszystko, tak? Bo wszystkie inne dzieci mają. Nie, chodzi o to, żeby docenił to, co ma, żeby się nauczył doceniać, a nie bo wszyscy to wszyscy, bo ten... Oczywiście też nie robić jakichś różnic, tak jak mówię, żeby nie czuł się źle na tle innych dzieci. Niestety dzieci są teraz inaczej właśnie chowane, a nie wychowywane. Na tym rzecz polega, że się chowa jak kurę w klatce, tak? No i znowu gdzieś tam przerywa. Dobra, będę musiał kończyć tego vloga, bo raz, że przerwa nie jest z gumy. Dwa, że i tak się już dużo nagadałem w tym filmie. Co moje gdzieś tam przemyślenia na przestrzeni całego roku wspólnie spędzonego. No i co? I jest jak jest, tak? Tak jak mówię, będą kolejne etapy rozwoju naszego Karima. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. To, czym będę chciał się pochwalić na filmach na YouTubie, to oczywiście pokażę. To, co będę chciał zostawić dla nas, to zachowam jakąś prywatność. No i tak jest, było i będzie. No i tyle właściwie, tak? Reasumując, pierwsze faktycznie 3 miesiące były chyba najbardziej ciężkie, takie wyjęte z życia, mimo że i mieliśmy pomoc teściowej i tak dalej, to gdzieś to wstawanie w nocy i przecież ja też wstawałem i w ogóle wszystko mieliśmy powywracane, jak to się mówi, całe życie do góry nogami, bo jak się Karim pojawia, a mieliśmy nasze życie poukładane w jakiś inny sposób, oczywiście wiedząc, że się narodzi i ten, ale zmieniło się wszystko, tak? Zmieniło się postrzeganie rzeczywistości i trzeba było wszystko poukładać na nowo. Musieliśmy się do tego przyzwyczaić. Teraz jest właśnie łatwiej, teraz jest inaczej, teraz jest tak, jak jest. Jak być chyba powinno. No i to jest najważniejsze, że my jesteśmy zadowoleni. No i że Karim, uważam, że jako dziecko ma chyba raczej z nami dobrze. Przynajmniej ja wychodzę z tego założenia. A jak ktoś będzie chciał oceniać inaczej z perspektywy oglądania filmów, no to oczywiście jest tylko i wyłącznie jego zdanie i niech każdy sobie interpretuje, jak chce. No, także tak to jest, tak to wygląda. Dobra. Zachęcam was do tego, żebyście pisali komentarze, co wy uważacie. Oprócz tego zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę, no i możecie udostępniać ten czy inne filmy, które oglądacie. W tym odcinku Karim się nie pojawił, ale będzie go dużo w sobotnim filmie, który będzie z jego pierwszych urodzin, z restauracji i z naszego weekendu, na który was serdecznie zapraszam już teraz. No i tyle. Życzę wam miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Do zobaczenia. Pa, pa.